Kochani, pierwszy strzał dość ciekawy i wyskakuje Krotalbel, czyli Janczarek u Roberta. Jestem dzisiaj u Roberta na wykopkach. Siema. Zapraszam na kanał Robert Digging in UK. Dokładnie tak. Nazwę. Zapraszam serdecznie. To są jego pola, także pierwszy strzał, zobaczcie, i naprawdę coś fajnego. Drugi raz w życiu udało mi się kopnąć cały, także drugi raz i u Roberta, także super. Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj dzień przyniesie, bo dopiero zaczęliśmy. Także zapraszam do Roberta, no i do następnego. Fant numer 2 dzisiaj i kulka pistoletowa, bardzo możliwe, malutka, połowiana. A Robert przed chwilą walnął srebrną spinkę do mankietu. Robert ostatnio ma bardzo fajną fazę z ciekawymi znajdami, także gdzieś tutaj będziecie mieli podlinkowany jego kanał. Także zapraszam serdecznie. No i sygnał dość wysoki, stały. I pierwsza monetka, i ja już widzę, że jest to 50 pi, jednak to jest te duże, które wyszło już z obiegu Elizabeth II. Tutaj będziecie mieli rocznik, kiedy te monety zostały wycofane z obiegu. Tam gdzieś Robert biega na tym rżysku w tamtej części, a mi się posypała pierwsza monetka. Zaczynamy dopiero zabawę, także zobaczymy, co wpadnie jeszcze. Ale jazda, kochani, biegnę sobie tutaj od tego drzewa, bo przeszedłem tutaj, tu gdzieś wpadło te 50 pi. Schodzę na dół, bo chciałem iść do Roberta. I zobaczcie, co wpada ciekawego, bo naprawdę oczy mi się zaświeciły jak 150. Zobaczcie to, jaka jazda. Jest jakiś wisior. Ja pierdź, wow, ja pierniczę, ale jazda, widzicie to? O kurde, Robert też trafił jakąś zawieszkę, ale zobaczcie to, ja pierniczę. No to kurde, jaki to jest wielkie. Może to być pozłacane, ale z jakimś mega kamieniem w środku. Myślę, że jest to jakaś nowożytna, wiecie, zawieszka, ale masakra. Jaki strzał, kurde, no nie, no nie wierzę. Co za dzień. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Fajnie, że się nie porwał chociaż ten łańcuszek. Ale beka. Jazda, jazda bez trzymanki. Wow, mega. Mega, mega, mega wypad. Jest, baby, kochani. Gitara, zobaczcie. No to jest coś. Idę do Roberta mu pokazać. To będzie w szoku. No i kochani, w końcu wyszło. I jest dzisiaj grubo wejście, naprawdę. Widzieliście znajdy, które weszły wcześniej. No a teraz próbowałem rozpakować taką grudkę tutaj, ale mi się złamała na pół. Zginął sygnał. I ukazał się krążek. I zobaczcie, co mamy. Wygląda na to, że kolejne chami. Wygląda, że kolejne chami. Ja go przemyję. Dajcie mi sekundę. A przemyję razem z wami. Nie będę się wyłączał. Przemyję dość ostrożnie. I co my tu mamy? No niedużo widać. Są jakieś literki na otoku. Ale jest chami. Zaraz Robertowi powiem. Oto chyba jest dość popularne. Ten tył. Ale teraz sobie nie mogę przypomnieć. Ale jest chyba jakiś one penny albo half penny. No kurde grubo. Ale super. Kurczę, normalnie. Robert już idzie, także zobaczymy, co powie.
Jazda, słuchajcie, kochani, zgubiłem mojego hamera. Robert go znalazł. Właśnie go mi niesie, bo robiłem zdjęcia i no kurde, zostawiłem go. I co, leżał tam, gdzie był wbity? Leżał na glebie. Nie był wbity, na glebie leżał. Kurde mać, ale dzięki. Brakuje guzior numer 2. Też na razie nieuczyszczony. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest to jakiś livery baton, bo wyglądał już tak trochę z jakimiś, wiecie, zdobieniami, w sensie z jakimiś, tak, livery baton. Dawno nie było, oj bardzo dawno, bo ma takie charakterystyczne uszko i te napisy widziałem od dołu, więc mówiłem, prawdopodobnie to livery. I później przód się pojawił, chyba to są kłosy bądź coś w ten deseń, więc bardzo prawdopodobne, że będzie możliwość odszukania rodziny, jeśli uda mi się znaleźć oczywiście, ale jest to zdecydowanie livery baton. Także fajnie, kolejna znajda, drugi fajny guziorek, ósmy guzior, ale ten taki ciekawszy, w sumie najciekawszy na razie. Robert krzyczał z daleka, że ma hamera. Zobacz. Wow. Wiesz co, nie odpakowuj. Zobaczycie to u Roberta na kanale i zapraszam do niego. Tutaj będziecie mieli jeszcze raz podany chyba jego, wiecie, link do kanału. Jeśli nie, to wcześniej już go zostawiłem, ale jeśli chcecie zobaczyć, co znalazł, co mu wpadło z tego wypadu, tak zapraszam serdecznie. Graty, Roberto. Dzięki. Super. No i może mniej ciekawy fant, ale dla mnie fajny, dlatego że jest to klamerka z takich późnych czasów średniowiecznych. Ładnie zdobiona, jak oczyszczę, to będzie lepiej wyglądać z pewnością. Ale super. Także taka kolejna znajda. Gitara. No i z ciekawszych guzików, oprócz livery baton, wyskakuje jeszcze taki fajny guzior, zobaczcie. Także jest posrebrzany. Na tym jest sporo tego srebra. No fajne, kurde, świetna znajda. Mega. No druga strona jest, jak widać, miedziucha, ale front jest zacny. Naprawdę piękny. Super znajda. No i gitara. Kochani, normalnie nie uwierzycie, ale jest kolejny dobry sygnał. Robert też coś tam ma, coś kopie, ale ja mam coś bardzo ciekawego. I ja już wiem, że wpada kolejny hami, kochani. Jeszcze jest nieodpakowany, w sensie nieumyty. Ale już jest ładny, ja pierniczę. Tutaj jest pieczątka, stąd on się wydostał. No i myjemy, no. Zobaczymy, co tym razem znalazłem za hamiego. Masakra, co za dzień, kurde, ja myślałem, że słuchajcie, ten poprzedni odcinek to była bomba, ale jednak chyba ten to będzie jazda. Dokładnie. Drugiego? Mamy tarczę, no drugi. Gratki, panie. Chyba Elka. Nie wiem, spójrz. Tak, Elka Half Grot, zobacz. Tarcza Tudorów, bardzo charakterystyczna. Tak, tak, no właśnie widziałem. A tutaj Half Grot, te dwie kropeczki, to wow. Jest Half Grot. Kurde, gratulacje, jest. To samo co ja, tylko jest, że ty masz w lepszym stanie. Dokładnie, no. Kochani, masakra, no masakra. Dzisiaj dzień konia. Kurde, ja myślałem, że poprzedni wypad to był dzień konia, ale dzisiaj to jest mózg rozwalony. Ręka, noga, mózg na ścianie. Chyba już do podsumowania, a my normalnie schodzimy. Chcieliśmy być do drugiej godziny, a tutaj taki piękny dołek i jest kolejny hami. Masakra. Do następnego, albo już chyba do podsumowania, bo ja już dzisiaj nic nie muszę. Pozdrawiam. Zobaczcie, co wpadło dzisiaj, bo dzisiaj to naprawdę był mega udany dzień, także spójrzcie.
Zacznijmy od moneciarki. Tutaj jest jeszcze większa połowa, to są guziki, których no nie pokazywałem. Tutaj lepsze guziory, to są trzy posrebrzane, z czego jeden taki fajny, widzicie, z wzorkami. No i jeden livery baton. Postaram się znaleźć nazwisko tego rodu, jeśli się uda, oczywiście. Tutaj powiedzmy, że przejdźmy do tych znajdek, czyli tutaj mamy klamerkę, cały janczarek, no i ten mega fanciur, no to jest w ogóle szok, zobaczcie jak to wygląda. Myślę, że jest to pozłacane, dlatego że leżąc trochę w ziemi powinno mieć jakąś, wiecie, korozję bądź patynę, jeśli by to by nie było złotko, ale myślę, że jest to pozłacane w środku z jakimś kamieniem. Nie wiem, popatrzę, poczytam, być może się dowiem, co to być może jest. No i przejdźmy do najlepszych znajdek, czyli wpadło 5 monetek, z czego wpadła, tu właśnie są dwie nieczytelne. Tutaj mamy Elkę Elizabeth II i Elizabeth I, udało się fajnie w parze znaleźć. No i Charles I, to są po 2 peny, obie monety, także grubo naprawdę dzisiaj, gruby wypad. Robert, dzięki serdeczne, że zaprosiłeś mnie do siebie. Jeszcze pole były nieobsiane do końca, wiecie, już teraz pod zimę. Także super, że się udało spotkać. Świetnie, że naprawdę wyszło coś z tego pola, bo myślałem, że będzie tak różnie, choć byłem dobrej nadziei. No i jednak przeczucie mnie do końca nie myliło, bo miałem nadzieję, że będzie właśnie fajnie. Także było ekstra. Dzięki jeszcze raz, Roberto. I kochani, jeśli obejrzeliście do końca, dzięki Wam serdeczne również za to, że obejrzeliście materiał do końca. Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawcie subskrypcję i lajki, dlatego że oczywiście jest to bardzo budujące i jeśli to zrobicie włącznie z dzwoneczkiem, będziecie pierwsi, którzy zobaczycie nowy filmik na tym kanale. Także dzięki jeszcze raz serdeczne, pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło i cześć.